Panna wierna. Rozważania o Matce Bożej. Błogosławiony Stefan Wyszyński, prymas tysiąclecia. Rozważanie 24. A pod krzyżem Jezusowym stała Matka Jego. Wierność współcierpienia. Niezłomną postawę Maryi u stóp krzyża, gdzie jak wiemy stała, przypominamy sobie zawsze, ilekroć spadają na nas jakieś ciężkie, wielkie ciosy. Ciosy osobiste czy zbiorowe, ale zawsze własne. Wtedy staramy się w najwyższym wysiłku dorosnąć do tej postawy. Męczeńskie dzieje naszego narodu, dzieje dawne i nowe, wskazują na to dowodnie. Nie załamujemy się pod wielkimi ciosami. Blisko 10 wieków chrześcijaństwa, 10 wieków wpatrywania się w krzyż i w Maryję nauczyło nas hartowanego ducha w czasach goryczy, niezłomnego męstwa wobec klęsk i tej postawy nieugiętej, która przeżywając mękę nie traci pewności zmartwychwstania. Dlatego to w czasach trudnych Maryja krzepi nas w tej postawie bolesnej Matki Ukrzyżowanego, Królowej Męczenników, postawie, która już zapowiada triumfalną postawę Matki Boskiej Zwycięskiej. Czyż jednak myśląc o współcierpieniu Maryi, postaraliśmy się kiedy przeniknąć Jego istotę? Czy nie zwężamy Go wyłącznie do tego czysto ludzkiego, straszliwego bólu, który przepełniał jej serce na widok męki, jaką przeżywało za zbawienie świata ciało Odkupiciela, jej Syna, jej dziecka? Czy myślimy kiedy o tym, że wówczas, gdy na Golgocie dokonywał się największy cud Bożego miłosierdzia nad światem, dokonywała się zarazem właściwie jedyna zbrodnia, jakiej świat się dopuścił. Jedyna, bo mieszcząca w sobie całą sumę i całą potworność wszystkich zbrodni ludzkich od początku aż do skończenia świata. I czy myślimy zwłaszcza o tym, że oprócz konającego na krzyżu Boga, człowieka, który wołał do Ojca: przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią, jedynym człowiekiem, jedynym umysłem i jedynym sercem ogarniającym w pełni cały bezmiar tej zbrodni była stojąca pod krzyżem zarazem Matka Ukrzyżowanego i siostra w człowieczeństwie tych ludzi, którzy nie wiedzieli, co czynią. Ona jedna, wyniesiona ponad ludzkość przez swe niepokalane poczęcie i boskie macierzyństwo, a zarazem zbratana z ludzkością, wspólnotą całego człowieczeństwa, wiedziała. Wiedziała z przeraźliwą pewnością, kim jest ten, na którego ważyły się podnieść świętokradcze ludzkie ręce. Kim jest ten, którego ośmieliły się smagać rozgami, bić po twarzy, przygwoździć do krzyża? Ona jedna, obejmując spojrzeniem ten tłum różnojęzyczny, który urągał konającemu, wiedziała, że ta ludzkość, dla której zrodzi zbawienie, jest plemieniem bogobójców. Mówi się, że tam właśnie i wtedy właśnie, u stóp krzyża,
Maryja w męczarniach serca powiła do życia łaski, ludzkość odkupioną przez krzyż. Jest pewne, że potwierdzenie swego posłannictwa Matki Ludzkości Odkupionej Maryja otrzymała z ust Jezusowych właśnie w chwili, gdy osiągnęła szczyt męczarni serca. Męczarni na widok tego, jaki bezmiar potworności zdoła osiągnąć zbrodniczość człowieka. Przyjęcie tego posłannictwa w takiej chwili zasługuje Maryi na tytuł współodkupicielki. Nie jest to tytuł przesadny, jak sądzą niektórzy, bo trzeba było doprawdy wznieść się już całkowicie ponad najwznioślejsze nawet szczyty ludzkiej miłości i wielkoduszności. Trzeba było wznieść się aż ku niepojętej miłości przedwiecznego miłosierdzia, zespalając się bez reszty z Bożym zamysłem odkupienia, aby wobec takiego widoku i takiej świadomości przyjąć za swoje dziecko tę ludzkość, która zabija Boga. Powiedziano, Chrystus przeżywa konanie aż do skończenia świata. Wiemy o tym. Wiemy, że Chrystus wciąż na nowo się rodzi, wciąż umiera i wciąż zmartwychwstaje. Ale w tej chwili nie myślmy o zmartwychwstaniu, bo zmartwychwstał własną, Bożą mocą. Lecz pomyślmy o tym, że wciąż ukrzyżowany kona, bo zabijają go nieustannie zbrodnicze ludzkie ręce, zbrodnicze ludzkie serca. I pomyślmy o tym, że Maryja wciąż pod krzyżem stoi, patrząc jednocześnie na męczarnię Syna i na kłębiące się u stóp Golgoty plemię ludzkie, plemię bogobójców. Pod wielkimi ciosami, jakie Bóg na nas zsyła lub dopuszcza, przyświeca nam jako wzór postawy w cierpieniu postawa Maryi, która pod krzyżem stała. Jakąś głęboką, niewątpliwie szlachetną dumą napełnia nas wówczas myśl, że stanowimy jak gdyby orszak Maryi współcierpiącej, gdyż nasze cierpienie stanowi uczestnictwo w jej współcierpieniu. Ta pewność krzepiąca jest w pewnym znaczeniu słuszna, ale tylko pod jednym warunkiem. Pod warunkiem, że będziemy zawsze świadomi tego, iż Maryja widzi w nas zawsze nie tylko Jana, który jej pod krzyżem towarzyszył, że widzi w nas zarazem tych zbrodniarzy, tych oprawców, to plemię bogobójców, na które patrzyła z kalwaryjskiego wzgórza. Widzi w nas tych, którzy przenajświętsze ciało biczują ohydą nieczystości, rozpusty, pijaństwa. Widzi w nas tych, którzy skatowane ciało Boga przebijają do krzyża uderzeniami nienawiści wzajemnej. Widzi w nas faryzeuszy, którzy przez swą pychę ośmielają się w imię Boga skazywać Boga na śmierć w duszy własnej i w duszach braci. Widzi w nas Piłatów, którzy w służalczym strachu umywają ręce od odpowiedzialności za życie Boga w świecie. Widzi w nas żołdaków, grających w kości doczesnych korzyści o szatę Chrystusowej spuścizny. Widzi w nas tych, którzy Bogu, konającemu, za zbawienie świata, urągają obojętnością na Jego śmierć. Widzi w nas tych, którzy śmiertelnym ciosem odszczepieństwa czy zgorszenia zabijają Boga w sobie lub innych, niekiedy już na zawsze. Gdyby ta świadomość stała się w nas żywa, dojmująca aż do bólu, to byśmy może zrozumieli choć trochę, jak niewymowną łaskę wyświadcza Maryja nam wszystkim, skoro widząc w nas oprawców Chrystusowych, przyjęła nas i przyjmuje wciąż na nowo za swoje dzieci. Przyjmuje tak dalece, iż dopuszcza nas nawet do zaszczytu współcierpienia z nią.
choć to przecież my jesteśmy sprawcami jej cierpień. Bo przecież miecz boleści, który przeszył i przeszywa jej serce aż do skończenia świata, to przecież my trzymamy w dłoniach, my nim godzimy w to serce najukochańsze i najtkliwsze. Serce matki, o której twierdzimy, że ją tak gorąco miłujemy, którą obraliśmy za królową naszą, matki współcierpiącej, której mienimy się orszakiem. Gdybyśmy nie tylko uchem, ale duszą, ale sercem, ale umysłem i uczuciem pochwycili i przeżyli tę prawdę, że grzech, każdy grzech jest bogobójstwem, nie w przenośni, nie przez porównanie, ale w najrzeczywistszej rzeczywistości, to byśmy może wtedy choć trochę zdołali pojąć, na czym polega rzeczywiste współcierpienie, to, którego Maryja pragnie, to jedyne, które może przynieść ulgę jej straszliwemu, niepojętemu cierpieniu. Prawdziwym współcierpieniem może być tylko skrucha, żal, świadomość grzechu i pokuta. Skrucha, która by nas całych bolała i paliła, jak Pana Jezusa ukrzyżowanego bolały i paliły przenajświętsze rany. Żal, który by nam tryskał w serca nieprzerwanym strumieniem, jak z Jego przebitego serca trysnęła krew przenajdroższa. Świadomość grzechu, która by nam dech w piersiach tamowała przerażeniem, choćby z bardzo daleka przybliżonym do śmiertelnej trwogi, jaką przeżywał Chrystus konający. I taka wola pokuty i zadośćuczynienia, która by płonęła choć iskrą tego żaru, który z ust Odkupiciela wyrwał okrzyk: pragnę. Dopiero wtedy wolno nam będzie mówić o współcierpieniu z Matką Bolesną, która pod krzyżem stała. Bo ciosy i dopusty, jakie na nas spadają, jakże często z własnej winy, nie są najważniejszymi tytułami do godności współcierpiących z Maryją, a może nawet nie są nimi wcale, bo ciosy i dopusty to są Boże dobrodziejstwa, których celem jest budzić nas z uśpienia do czujności, wyrwać nas z grzęzawisk, z obojętnienia. Najdroższe jednak ciosy i dopusty nie tylko nas nie podniosą do godności orszaku Maryi współcierpiącej, lecz nawet nie zmienią w jej oczach naszego oblicza oprawców, jeśli pod ich uderzeniami nie wytryśnie z nas żal miłości, żal gorący i żywy jak krew serdeczna, jeśli nas nie przetrawi cudotwórcza skrucha, która jedna zdoła skruszyć naszą zatwardziałość, jeśli nie rozgrzeje w nas palące pragnienie odnowy, odrobienia, odpokutowania, starcia z siebie wszystkiego, co było. Bo tylko całopalna ofiara, złączona z ofiarą odkupienia, ofiarą krzyża, wiedzie do chwały zmartwychwstania. Dopiero wtedy będzie mogła Maryja uznać nas za swój orszak nieodstępny, gdy już nie dostrzeże w nas rysów plemienia, które zabija Boga. A przecież o to właśnie ją błagamy. Tego pragniemy, gdy ślubując jej wierność rzucamy hasło tak śmiałe, iż byłoby zbyt śmiałe, gdyby nie nadzieja jej pomocy. Przyrzekamy uczynić wszystko, aby Polska była rzeczywistym królestwem Twoim i Twego Syna, aby cały naród żył bez grzechu ciężkiego. Amen.